Słuchajcie, moi drodzy, to taka jest trudna chwila. Chciałem podziękować serdecznie wszystkim za przybycie dzisiaj na to walne zebranie. To jest wielkie wyzwanie, jak dla mnie, i duże zobowiązanie. Widać po tym, jak wygląda ta sala, że jest to pewnego rodzaju znak czasu, który pewnie kiedyś musiał nastąpić. Automobil klub to pasja tak naprawdę i od tego wszystko się zaczyna w takich klubach. Państwo siedzący głównie po mojej prawej stronie kiedyś budowali ten klub, też przychodzili tutaj z pasją. Ta strona pokazuje, że to jest ta pasja z tego trochę młodszego pokolenia, której też trzeba dać szansę i trzeba pomagać im się rozwijać. Mam nadzieję, że razem z zarządem zrobimy wszystko, żeby było tylko lepiej, jeśli chodzi o Torkielce, tylko jeśli chodzi o Automobil Klub Kielecki. Mamy świetny obiekt, mamy jakieś perspektywy teraz takie jasno rysujące się w postaci tego, że może się udać przejąć albo przynajmniej doprowadzić do sytuacji, w której czasowo będzie zamykać się drogę, obecną drogę krajową i wrócą na ten dobry wyścig. I bardzo bym sobie tego życzył. Myślę, że każdy z członków zarządu, zresztą każdy z Państwa tutaj, zakładam, obecny na tej sali, chciałby, żeby znowu duże wyścigi wróciły na Torkielce i ta perspektywa przez lata była prawie niemożliwa. I tutaj moi drodzy, to jest tak, że można różne rzeczy mówić, wiele plotek było na ten temat, ale proszę sobie zdać sprawę z tego, że zamknięcie w dzisiejszych czasach drogi krajowej o takim natężeniu ruchu było niemożliwe i bez względu na to, kto tym klubem zarządzał wcześniej, to by się nigdy nie udawało w takiej konfiguracji. Teraz to się otwiera, mam nadzieję, że się uda to zrobić. Chciałbym, żeby wrócił karting. Zaczęliśmy od tej sekcji kartingowej, która mam nadzieję się rozwije. I bardzo bym chciał, żeby ten motorsport, który tworzę też, współtworzę na tym torze, bo wszyscy wiecie, a przynajmniej ta część sali wie, że Super OS, który jest taką flagową imprezą tego klubu, to jest takie moje dziecko i wspólnie tutaj z Automobil Klubem organizujemy go skutecznie do dzisiaj. I mam nadzieję, że będzie tego tylko więcej i tylko lepiej. Bardzo dziękuję jeszcze raz i nie wiem, co mam więcej powiedzieć, bo się zestresowałem. Wszystkiego dobrego Państwu. Bardzo dziękuję za przybycie. Chciałbym jeszcze podziękować ustępującemu Panu Prezesowi za te 20 lat kadencji, bo szereg rzeczy naprawdę było zrobionych dobrze i nie można tylko mówić tutaj czy myśleć o poprzednich kadencjach w złym świetle. Naprawdę ten człowiek zrobił dużo dla tego Automobil Klubu i też należą mu się podziękowania. Proszę Państwa, ja chciałem pogratulować nowemu prezesowi, nowemu zarządowi. Chciałem podziękować dotychczasowemu zarządowi za współpracę prawie z niektórymi przez te 20 lat mojego prezesowania i chciałem życzyć Państwu, żebyście Państwo rozwijali ten Automobil Klub, bo jestem w tym Automobil Klubie od 50 lat i właściwie na moich oczach on się tworzył i tworzy. Mam nadzieję, że będzie się tworzył nadal w taki sposób, jak się tworzył do tej pory, a może jeszcze bardziej dynamicznie, niż nam się to udawało. No i życzę Państwu jak najlepiej. Ponieważ zbliżają się święta, bo za 2 tygodnie mamy święta, chciałem Państwu życzyć zdrowych, wesołych i radosnych świąt. Dziękuję bardzo.